Tyle miło Cię widzieć, jak tam Twoje samopoczucie, jak się czujesz, jak leci życie? Ogólnie bardzo dobrze. Zapewne chcesz się spytać, jak po finale Królowy przetrwania. Nie no, ogólnie pytam, jak wiesz, jak leci życie na początku, tak od szczegółu do ogółu. Nie, od ogółu do szczegółu, tak zrobimy. Dzisiaj jest dla mnie ważny dzień, mało kto o tym wie, bo nigdzie tego nie wrzucałam, ale dzisiaj mija 5 lat, odkąd jestem mamą. Dzisiaj Tadeusz ma urodziny. Moja droga, to ten temat poruszymy na pewno, czyli rozumiem, że jest spoko. Tak, fajnie. Jest tak, jest dobrze. Jest spokojnie. Przed przejściem do tematów prywatnych porozmawiamy sobie trochę o tematach zawodowych, czyli o Królowej Przetrwania. Program się zakończył, wygrała Josie. Co o tym sądzisz? Powtórzę po prostu słowa Marty Linkiewicz, bo akurat o tej kobiecie, czyli o Josie, nie za bardzo chcę się wypowiadać, że wygrała, bo wygrała, a powinna wygrać Marta Linkiewicz. A dlaczego Marta Linkiewicz powinna wygrać? Bo była najsprawniejsza fizycznie. Intelektualnie też bardzo dobrze. No i jak sami żeśmy mogli zauważyć, każda z finalistek miała zupełnie inne pytania w tym finale. Ja myślę, że gdyby Josie trafiła na pytania Marty, to w życiu nie odpowiedziałaby na ani jedno. Czyli gdzieś sugerujesz, że Josie miała ułatwione zadanie i produkcja chciała ją wytypować na zwycięszczynię? Nie mogę mówić takich rzeczy. Powiem tylko, nie wiem, czy widziałeś relację Marty Linkiewicz, która jasno powiedziała, że była ostatnia, bo miała być ostatnia. I ja po prostu podtrzymuję słowa Marty. I uważam, że Josie nie powinna wygrać. A co ci się tak w niej nie podoba, że ty nie chcesz się na jej temat wypowiadać? Co ci w niej przeszkadza? Bo dla niektórych ludzi ona jest miłą, sympatyczną, uśmiechniętą dziewczyną. A dlaczego ty w niej tego nie widzisz? Bo ją znam. No i co ci w niej nie odpowiada? Wszystko. Co ci w niej nie pasuje? Wszystko, ale kiedyś usłyszałam taką zasadę, że o ludziach nieobecnych i o złych ludziach nie powinno się rozmawiać, więc o tej kobiecie nie będę rozmawiać, żeby jej nie dawać pożywki, bo ona bardzo by chciała chyba, żeby o niej media pisały, więc nie dajmy jej tego. Okej, to mam do ciebie ostatnie pytanie związane z nią. Co powinna zmienić w swoim życiu, żeby się lepiej jej żyło? Taka rada od Może Edyty. Może iść do pracy po prostu. Tak po prostu iść do pracy normalnej. Po prostu iść do pracy. Okej, czyli dalej podtrzymujesz, że influencer to nie praca, tylko influencer z zapleczem to jest gdzieś tam dodatek do pracy. Ja cały czas uważam, że influencer to nie zawód, no bo to nie jest zawód. Ja bardzo nie lubię kobiet, które są utrzymonkami, eskortami, które nie mają ambicji, które nie pracują, wolą opierać się na mężczyźnie. No to jest w ogóle niezgodne z moim wewnętrznym ja i tym, jak ja zostałam wychowana. Ja jestem dzieckiem lat 80., 90. I u nas mi od małego wpajano, że ja muszę być niezależna, że ja nigdy nie mogę być zależna od mężczyzny, że powinnam pracować, mieć ambicje, uczyć się. I jak ja patrzę na młode dziewczyny, które tego nie robią i jeszcze to szerzą i mówią w mediach społecznościowych, że bądź influencerką, reklamuj kremy i wypinaj cycki, no to ja jestem kategorycznie na nie. Czyli sugerujesz, że ona jest utrzymanką? Ja po prostu mówię, że ja nie lubię takich rzeczy, nie toleruję. Nie wiem, czy jest, nie wiem, czy kogoś ma, nie wiem. Tu postawmy kropkę. Chodźmy do innej pani, która również bardzo lubi dramy. Aneta Glam często i gęsto i długo się na twój temat wypowiada. Co ty o tym sądzisz, że po zakończeniu emisji ona dalej żyje tymi emocjami i wiesz, i rzuca tą nienawiścią w prawo i w lewo? Zastanawiałam się nad tym ostatnio, nawet z Moniką Miller. Pojechałyśmy z Moniką na walkę Marty Linkiewicz. No i Monika mi też powiedziała, że oglądała jej live'a i że Aneta, mimo tego, że jesteśmy już dawno po programie, ciągle porusza mój temat. Dlaczego? Nie wiem, bo uważam, że byłam jedyną szczerą osobą w programie, bo to, co myślałam, to mówiłam i mówiłam i prosto w twarz i do kamery, więc nie ma tu żadnej dwulicowości. Ja uważam, że Aneta czuje się urażona, dlatego, że ja powiedziałam, że ja nie akceptuję i dla mnie to nie jest fajne być utrzymanką. Po prostu, ja to powiedziałam w twarz, no mi się to nie podoba. No i jeżeli to mi się nie podoba, to jest moje zdanie, to dlaczego mam go nie wyrazić? A dlaczego bycie utrzymanką nie jest fajne? Bo wiele kobiet odnajduje w tym szczęście. W twoim odczuciu, dlaczego bycie utrzymanką nie jest okej? Nie wiem, może dlatego, że ja mam inne ambicje i zostałam inaczej wychowana. Po prostu. A bycie utrzymanką to życie na krótką metę? Ja uważam, że nic nie trwa wiecznie. Właśnie po programie jedna pani, nie powiem, która płakała, że jak jej partner umrze, to będzie musiała szukać kolejnego sugar daddy, ale w jej wieku będzie ciężko. Więc to jest moim zdaniem bardzo smutne i bardzo
No takie... No ja myślę, że każdego dnia kobieta, która jest utrzymanką, drży o swój los. No bo ona nigdy nie wie, kiedy on znajdzie młodszą, czy co się z nim stanie, czy się rozstaną i co wtedy. One zazwyczaj zostają z niczym. Prawda? To prawda i muszą zgadzać się na różne dziwne układy. Na przykład znam taką kobietę, która również gdzieś tam jest w polskim showbiznesie, że zgadza się, że mąż ją zdradza z innymi. Tak, dla wygody i dla pieniędzy. I w ogóle w ostatnim czasie ten świat poszedł w bardzo złym kierunku. Mamy w Warszawie bardzo dużo eskortów, czyli dziewczyn, które za pieniądze, za torebki, za wychodzenie do restauracji robią no, różne seksualne rzeczy i nie pracują przy tym normalnie, bo utrzymują się w ten sposób, że na przykład biorą torebkę w zamian za usługę, którą potem sprzedają w komisie, no nie? Gdzie ja potem mogę sobie kupić po eskorcie taniej torebkę. Tak też właśnie robię, nie przepłacam, po eskortach kupuję torebki. No i ja uważam, że to są po prostu... To wiesz, nie robi? Jak... Nie robi? Nie. No, mało ambitne osoby. A skąd to się bierze? Z czego to się bierze? Dlaczego te dziewczyny się na to decydują? Dlaczego nie ma w nich ambicji? Jak myślisz? Bo to jest łatwe, szybkie i raczej przyjemne, bo one no, żyją... Takie przyjemne to nie powiedział, wiesz, ze starszym one panem żyją, one żyją na wysokim poziomie, prawda? Mhm. One zwiedzają świat. One są wszędzie. One nie muszą się martwić o to, czy one będą miały pieniądze na rachunki. One jeżdżą sobie Porsche, dostają wszystko, czego zapragną. A to, że się pokażą koło starszego pana i czy tam... Aneta Glam często mówi, że jest kobietą z klasą. Jak ty to postrzegasz? Czy ja wiem, czy ona jest kobietą z klasą? No kobieta z klasą nie atakuje innych osób non-stop, a ona atakuje... Nie tylko mnie, ale i inne młode dziewczyny. Ona atakuje Caroline Delpiński, atakuje... jak ona się nazywała? Taka piękna dziewczyna, brunetka. Co robi? To ja ci podpowiem. Ma takie te papierosy. Justyna Gradek. Justyna nawet ostatnio do mnie się odezwała i powiedziała, że trzyma za mnie kciuki, bo widziała, jak glamowana mnie naparza cały czas i że też padłam jej ofiarą, że ona też długi czas czepiała się do Justyny i że prędko mnie nie odpuści i chyba miała rację, bo Justyna napisała to do mnie z miesiąc temu, a jak widać pani Aneta, no parę dni temu znowu mnie atakowała. A czy twoim zdaniem ona się trochę nudzi, bo nie ma co robić? Myślę, i dlatego tak trochę zapełnia i zapewnia sobie rozrywkę? Ona znalazła taki sposób na siebie, żeby atakować innych i ona sama powiedziała, że ona słynie z dram, że drama napędza jej Instagrama. Mhm. Więc wydaje mi się, że to jest jej taki sposób na życie. Atakowanie, dramy, aferki, kreacja jakichś dziwnych sytuacji, tylko po co? A jak powie o krok za o słowo i zrobi o krok za daleko, pójdziesz do sądu? Ja nie, bo polskie sądownictwo... kuleje, ale wiem, że są dziewczyny, które już jej sprawę założyły. Wow, czyli królowa przetrwania przynosi się na salę rozpraw w takim razie. Tak, o zniesławienie, o uporczywe nękanie bodajże, chyba tam było jeszcze coś takiego, tak. Bo no, piszą do mnie różne dziewczyny, które mają z nią problem. Tu postawmy kropkę, chodźmy do tematu, że jesteś od 5 lat mamą. Jak zmieniło się twoje życie 5 lat temu? Bardzo. Od 5 lat jestem zależna od decyzji swoich rodziców, co mi się najmniej podoba. Kiedyś byłam całkowicie niezależna i jak chciałam na spontanie wyjechać na przykład do Sopotu czy na jakieś wakacje, to po prostu się pakowałam i jechałam. A teraz ja muszę to zaplanować, muszę się spytać rodziców, czy mogę, czy zostaną stadziem. Jestem też spokojniejsza, mniej martwią mnie takie błahostki, w ogóle mało co mnie martwi w życiu. Tak naprawdę, bo jak masz dziecko, to wszystko ma zupełnie inny wymiar i tak naprawdę głównie martwisz się o niego, a wszystko inne tam machniesz ręką. Czy mi krzywo umalują, czy mi coś mi się stanie, czy ja jestem chora, w ogóle nie zwracasz na to uwagi. I bardziej pokochałam siebie. O, wow, wiesz? To ciekawe. Jak tak. To? Nie wiem, jak to określić, ale kiedyś... Wydawało mi się, że posiadanie partnera to jest sens życia i jak ja nie mam tego partnera, to jestem nieatrakcyjna. A teraz jak mam tego tatka w domu, to nawet nie mam takiej myśli, że Boże, muszę kogoś mieć, bo jestem sama. Odkąd pojawił się na świecie, przez sekundę nie poczułam się samotna.
czuję się doceniana i najpiękniejsze jest to, kiedy on po prostu sam z siebie podchodzi, mówi: kocham cię, mamusiu, kochana, i cię przytula i mówi: jesteś najpiękniejsza na świecie. Czasem kobiety mówią, że jak mają dziecko, to trudniej znaleźć im partnera. Zauważyłaś coś takiego, że faceci boją się kobiet z dziećmi? Mądry facet nie boi się kobiety z dzieckiem, ale niemądry tak. I miałam taką bardzo przykrą sytuację, jak Tadeusz miał rok. Wyszłam wtedy z dwiema koleżankami. Obie miały dzieci. Jedna była w związku, a druga była w trakcie rozstania i też jest znana u nas w środowisku. No i usłyszałyśmy od panów, jak się dowiedzieli, że no niestety my już idziemy do domu, jest godzina pierwsza w nocy, idziemy spać, to oni powiedzieli, że jak my mamy dzieci, to nie nadajemy się nawet na jedną noc. O, wow, i co ty na to, bo na pewno nie zostawiłaś tego bez komentarza. Mnie zatkało, ale Marcela, to pamiętam, że po prostu opieprzyła tych gości. Ja ale nie ty nic nie powiedziałaś? Ja to niepodobne do ja ciebie. Ja nie wiedziałam, jak mam się zachować. Było to bardzo przykre i przez długi czas zastanawiałam się, jak będzie wyglądała moja przyszłość, że czy skoro ja mam dziecko, to już jest takie nieatrakcyjne. Ja nie wiem, jakie mężczyźni mają wyobrażenia, ale okazało się, że po prostu trafiłyśmy na niedojrzałych chłopców. Wróżka powiedziała ci, że miłość po 40. Wierzysz w to? Że tak będzie? Że akurat wierzysz tej wróżce, że mówi prawdę? Byłam ostatnio u wróżki ponownie, mówię nie, mówię co, mówię nie, może mój los się odmienił, bo wszystko zależy od naszych decyzji. No i powiedziała, że no ten prawdziwy związek jednak cały czas po 40, no to jeszcze 3 lata. No i jak ty widzisz prawdziwy związek? Prawdziwy związek na pewno musi opierać się na partnerstwie i na wsparciu. Moi byli mężczyźni byli o mnie bardzo zazdrośni i zaborczy, w związku z czym nie mogłam się rozwijać w pełni zawodowo tak, jakbym chciała. Więc mam nadzieję, że trafię na mężczyznę, który zamiast mnie stopować, będzie mnie jeszcze pchał do góry i będzie mówił: tak, możesz to zrobić, uda ci się. A ostatnio byłam na spotkaniu z takim bardzo dużym producentem filmowym i on powiedział mi, że... Ale na randce? Nie, nie, nie. Miałam spotkanie w sprawie filmu. I powiedział mi, że ja powinna mieć takiego partnera, jakiego ma Omena Mensa. Omena ma cudownego mężczyznę, Radka, który ją wspiera. Oni się wspierają razem i jak, nie wiem, czy oglądasz go na Instagramie, u niego widać to prawdziwe uczucie, tą taką szczerość. A poza tym jest to facet, który ma ambicje i lubi kobiety z ambicją, który by mnie wspierał. Czyli dobra, ja bym sobie robiła filmy. On ja jest bardzo bogaty. Czy to jest ważny element, żeby twój facet był zaradny i miał pieniądze? Żeby był zaradny, ale nie musi być jakiś nie wiadomo jak bogaty. Okej, no to jaki plan na te 3 lata? Bo 3 lata trzeba poczekać... No, gdzieś tam w przelotnych romansach. No, ale może jakiś romans na dłużej jednak okaże się, że to jest miłość na całe życie. Wróżka powiedziała za 3 lata, za 3 lata. Czyli rozumiem, przelotne romanse w porze przez 3 lata, a później zamykasz się na jedną osobę. Moja droga, ostatnie... Wolałabym nie. No, ale właśnie tak powiedziała Wróżka, tak powiedziała Wróżka, ale ja za każdym razem, jak kogoś poznaję, to ja myślę, że to już jest na całe życie. A potem jest rozczarowanie. No dobrze, to chodźmy do ostatniego pytania. Masz podobne problemy jak Joanna Opozda. Co ty sądzisz o tych konfliktach pomiędzy nią a Antkiem? I tej wiecznej przepychance medialnej, którą jednak to ona prowokuje. Sama tkwię w czymś takim od 5 lat. Drugi rok ojciec Tadzia nie płaci alimentów. No ja wiem, ale nie chcę skupiać się na tym, czy wiesz, tam płacą czy nie płacą, tylko ogólnie ale... o tym, że to jest wyciągane do mediów. I właśnie ja uważam, że to nie jest dobre. Ona powiedziała, że nie płaci, okej, myślała, że... Bo czasami jest tak, że sąd patrzy na te artykuły, rozumiem, że chciała sobie pomóc, no nie? Mhm. Że to jest jednak prawda, ale uważam, że te przepychanki nikomu nie zrobią dobrze, ani jej, ani jemu, a już na pewno nie dziecku. Ostatnio czytałam wywiad Antka Królikowskiego i on też zmienił bardzo spostrzeżenie moje na ten temat. Myślę, że... na jakie? Na takie, że prawda leży po środku. Ja uważam, że każdy mężczyzna powinien płacić alimenty na to dziecko, żeby zapewnić mu byt, szkołę i tak dalej. Ale alimenty na matkę, która dobrze prosperuje, są niesprawiedliwe. No takie jest moje zdanie. Ja uważam, że no to, to miały być alimenty na dziecko. Na dziecko, więc skupmy się na potrzebach dziecka. Czyli rozumiem, że te alimenty nie powinny być zasądzone, twoim zdaniem, dla Asi od Antka, tylko dla dziecka. To też jest tak,
że niektóre mamy, które samotnie wychowują dzieci, uważają, że te alimenty dla nich też się należą, dlatego że to my sprawujemy w pełni władzę rodzicielską i opiekę 24 godziny na dobę. I jak my chcemy wyjść do pracy, tak jak ja dzisiaj, to muszę brać nianię, żeby za nią zapłacić. I wtedy taki tata za tą nianię nie płaci. Więc te panie biorą w takiej sytuacji alimenty na siebie. Ale żyjemy w takich czasach, że ja uważam, że 15 tysięcy alimentów na dziecko to jednak jest dużo. No, mierzmy siły na zamiary. Wiemy, jak jest w branży. Dzisiaj zarabiamy, przez 6 miesięcy nie zarobimy ani złotówki, no nie? Ja wiem, że to się szacuje, te alimenty na zdolność, jaką możemy mieć. No ale u nas w branży to jest takie, no ja sama miałam taki czas, że przez 6 miesięcy nie zarobiłam ani złotówki i żyłam z oszczędności. Czyli gdzieś tam uważasz, że Antek stał się kozłem ofiarnym tej sytuacji? Trochę tak. Ja uważam, że oni powinni się dogadać, pójść na ugodę i dopasować kwotę tych alimentów do tego, żeby on mógł normalnie funkcjonować. I jeżeli on chce pełnić władzę rodzicielską i opiekować się tym dzieckiem, to ona powinna mu dać, bo ja bym marzyła o tym, żeby ojciec był czynny. No tak, i tu postawmy kropkę, czyli dajesz radę, żeby się dogadali. Tak, żebyśmy tak. My tym mierzyli, tylko żeby oni się dogadali, żeby to się zakończyło, bo to trwa już od wielu miesięcy, wiesz, to jest psychicznie ciężkie dla niej, dla niego, więc no może warto się dogadać. Ja rozumiem, że ktoś jest zraniony i chce to wykrzyczeć, nie? Ale to nie może trwać wiecznie. Nie, nic takich rzeczy nie powinno trwać wiecznie, a poza tym no nie powinno być tych takich medialnych przepychanek i pokazywania tych wszystkich spraw. Powinni to zakończyć jak najszybciej, dogadać się, dopasować te alimenty do Antka, albo niech zrobią jeszcze może taki zapis, bo tak też można, bo przydałyby się mediacje, bo tutaj czytałam, że Antek chciał mediacji, ale zostały przerwane, że na przykład obniżyć alimenty na ten okres, kiedy jemu słabo się wiedzie, ale jak Vincent będzie starszy, to wtedy on na przykład opłaca jego szkółkę piłkarską, jego wszystkie wakacje, obozy jakieś, czy coś takiego. Tak też da się, no wszystko da się zrobić, jak się chce. Edyta Folwarska radzi, dziękujemy bardzo, do widzenia. Myśmy tak stali, gadali, końca nie widać. Do zobaczenia, cześć. Ja tutaj czekam na tą gwiazdę 18+. Będzie, specjalnie dla Ciebie. Trzymajcie się, pa.